wśród sporej liczby środków antykoncepcyjnych jeden dostępny był do bez recepty, pozostałe były zawsze na receptę. I to mało tego, no, w związku z tym, że był dostępny bez recepty, to był dostępny również dla dzieci. I to jest sytuacja, która od tej strony patrząc jest zupełnie nie do zaakceptowania. Jest to środek, który jest niewątpliwie, powinien być zaliczony do silnie działających, który ma określoną liczbę działań niepożądanych, który może kolidować, interreagować z innymi lekami, który może być przeciwwskazany w określonych sytuacjach zdrowotnych, który w niektórych sytuacjach zdrowotnych może być groźny, no tak jak wszystkie inne środki o charakterze silnie działającym. I Polska jest wśród w zasadzie wszystkich krajów cywilizowanych w tej grupie, gdzie w ogóle różnego rodzaju leki, środki antykoncepcyjne i inne są właśnie podzielone na takie kategorie, które definiują również sposób ich dostępności. I niezależnie od tego, w jakich okolicznościach różne leki używa się w różnego rodzaju sytuacjach o charakterze mniej czy bardziej pilnym czy naglącym, i one mimo to w odniesieniu do tego, co jest substancją aktywną, a nie właśnie ich statusu, są dostępne właśnie w taki sposób. Istnieje ryzyko, że zwłaszcza właśnie osoby niepełnoletnie no, mogą korzystać z tego typu preparatu często, żeby nie powiedzieć co dzień. I takie sygnały od lekarzy istnieją. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że również ja nie dysponuję żadną statystyką w tym zakresie, ale nawet jeśli to się zdarza tylko bardzo rzadko, to i tak tego typu sytuacja w żadnym innym przypadku leku silnie działającego nie jest dopuszczalna i dlatego po prostu przywracamy tę normalność.